Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest pogadanka, której nie było już od bardzo dawna chyba. Nie wiem, kiedy w sumie ostatnia była, kiedy było STX Zambia czy coś, nie wiem. Wiem, że to było związane z Team Sonic Racing, bo Spyro chyba pogadanki nie robiłem. Więc w każdym razie, jak możecie się domyśleć, po filmie, po tytule filmu, jest to pogadanka na temat Sonic the Movie. Temat, na który dosyć byłem cicho na kanale. Oczywiście nadawałem posty na community, czasem wypowiadałem się o tym w livestreamach, ale na dobrą sprawę nie poświęciłem na to osobnego filmu, podczas gdy praktycznie na każdy inny temat poświęcam osobny film i to jest taka dziwota. Dlaczego nic nie mówię o Sonic the Movie? Dlaczego nic nie mówię o Sonic the Movie? Dlatego, że czekałem na dobry moment. I ten moment nadszedł wczoraj. I po prostu go dzisiaj nagrywam. Znaczy, technicznie najlepszym momentem byłoby wtedy, jakby daliby trailer, ale tam już można lekko to sobie ogarnąć, więc ta pogadanka jest tak ogólnie o Sonic the Movie, nie o tym, co ostatnio zostało pokazane. Więc jeszcze tak tylko nadmienię, że tak, jestem na bieżąco z Team Sonic Racing. Team Sonic Racing wygląda według mnie świetnie. Muzyki są bardzo dobre i jest fajnie. Jeszcze taka informacja, też związana z Sonikiem. Ostatnio też zostało bardzo dużo leaków, jeden związany z Sonic the Movie też, że ma być również animacja jakaś Sonika nowa. Prawdopodobnie będzie ona telewizyjna, a nie, że jakby jak to było z Sonic Mania Adventures, że to było na YouTubie tylko. Więc spodziewałbym się w najbliższej przyszłości jakiejś zapowiedzi nowej kreskówki Sonika. Mam nadzieję, że to nie będzie klasyczny Sonic, tylko modern Sonic, bo jeśli to byłby klasyczny Sonic, to miałbym 100% pewność, że to byłyby po prostu jakieś, nie wiem, Sonic Mania Adventures oficjalne, a nie że taki projekt na YouTube'a, więc mam nadzieję, że to będzie modern Sonic. No i teraz przechodzimy do głównego tematu, czyli Sonic the Movie. Temat dosyć kontrowersyjny, nie powiem, że nie, bo dużo ludzi nie lubi go. Z samego faktu, że jest, po prostu tak zauważyłem. Będzie to film live action połączony z animacją. Sonic będzie tam animowany, prawdopodobnie wiele rzeczy będzie tam animowanych, ale głównie Sonic. Przy czym reszta wraz z Doktorem Eggmanem będzie live action, co wielu ludzi się nie podoba. Ja jestem taki dosyć mech, szczerze, bo tak naprawdę nie interesuje mnie zbytnio rodzaj filmu. Oczywiście fajnie było, jakby byłby animowany. Nie powiem, że nie. Byłoby fajnie. Nie ukrywam tej prawdy. Aczkolwiek nie narzekam na sam fakt tego, że to jest nie dość, że film oparty na grze, to jeszcze dodatkowo live action połączony z animacją. Nie mam jakoś na ten wielki ból dupy. I był oryginalnie robiony przez Sony. Przez Sony Pictures. I jakoś tak było. Nie było o nim żadnej informacji, poza tym, że był. Że jego tam dyrektor to był ktoś od Deadpoola chyba i typ od Fast and Furious jakiś. No i chyba to tyle, nie pamiętam. To w zasadzie było jedyne, co było nam powiedziane o Sonic the Movie. No i tak było. Dostaliśmy jakieś potwierdzenie od jednego z ludzi pracujących nad filmem, że design Sonica nie będzie aż tak drastyczny jak Boom od gier. Tak tylko zaznaczam, że nazwał Sonic Boom redesignem drastyczny, więc to od razu muszę to zaznaczyć. No i tak było, aż w końcu zostało nam powiedziane, że film zostaje przejęty przez inne studio, Paramount, dokładnie mówiąc. I jakoś znowu była tak kompletna cisza, nie było żadnych newsów. Nie pamiętam, ile to było, jak Paramount przejęło Sonic the Movie, ale to chyba było jakiś rok
jak nie dostawaliśmy żadnych newsów, poza tym oczywiście, że Paramount przejęło. Tam chyba co najwyżej właśnie o tym dyrektorze, bo nie pamiętam, kiedy został dyrektor potwierdzony filmu. Czy to było za czasów Sony, czy za czasów Paramount. Ale no dobra, to nie jest zbytnio jakoś wielce istotne, poza tym, że reklamują wszędzie to, że o, że ludzie od Fast and Furious to robili, ale tam dobra, no dobra. To można tam sobie pominąć, nieważne, co o tym tam jest gadane. I w końcu cisza została przerwana teaserem. Teaserem, został pokazane logo, został pokazany Sonic i nie został tak naprawdę pokazany, została pokazana sylwetka. I tu, gdzie się problem zaczął dziać. Ludzie go nie lubili, tak krótko mówiąc. Według mnie był bardzo muskularny. Ja bardzo się tak dosyć... jakby to powiedzieć... Tak podchodziłem do tego bezpiecznie, to znaczy nie hejtowałem go, ponieważ nie widziałem pełnego jego wizerunku. I dodatkowo nie mówiłem przez to, że film będzie ssał, bo design Sonika nie oznacza... że Sonic będzie, że sam film będzie ssał. To wszyscy musicie zapamiętać, że jakiekolwiek macie zdanie o Soniku i że macie zdanie, że o, ten film będzie ssał, nie znaczy od razu, że film będzie ssał, dlatego że design się dla ludzi, niektórych w większości, no. Więc po prostu wszyscy zaczęli mówić, o, że ten film będzie porażką, że to już jest koniec, nie ma już nic. I po prostu go nie lubili. Nie lubili go, wszyscy go nie lubili. No mówię, ja tam podchodziłem do tego bezpiecznie. No i była znowu tam cisza. Dowiedzieliśmy się natomiast, kto będzie... Aha, dobra. Podczas Paramount został potwierdzony, że Jim Carrey będzie... Doktorem Eggmanem. Co według mnie jest dobrym wyborem, tak szczerze, jeśli live action Eggman to idealne, że wręcz powiedziałbym, że byłby właśnie Jim Carrey. Ewentualnie jeszcze lepszym wyborem byłby Danny DeVito i tyle. I dziękuję, dobranoc. To byłby wtedy byłby 100% Eggman, ale Jim Carrey jest okej. Jim Carrey jest śmieszną osobą, tak samo jak Eggman jest śmieszną postacią, więc sądzę, że to jest dosyć takie... No przejdzie mi to, no przejdzie, jest to bardzo akceptowalne. I po tym został potwierdzony, po tym jak został ogłoszony, no ten teaser, po tym został ogłoszony voice actor nowy Sonika, co szczerze powiedziawszy było dla mnie bardzo zaskakujące. Byłem niemal przekonany, że po prostu użyją Rogera znowu. Jakkolwiek gościa nie lubię, no to kurde, no nie mogę ja jakoś się winić za to, że myślałem, że on będzie, no... No dlaczego nie miałby nie być? Ale jednak wzięli kogoś innego. Ben Schwartz, który możecie znać z Kaczych Opowieści Nowych, jeśli oglądaliście polski dubbing, angielski dubbing. I on grał Dyzia w Kaczych Opowieściach. I powiem szczerze, że tak posłuchałem sobie paru jego klipów właśnie z jego ról i powiem szczerze, że on jest bardzo dobrym wyborem jako Sonika, zdecydowanie lepszym niż Roger. Jest takim trochę połączeniem Jasona i Ryana, jeśli chodzi o jego głos, tak w innych postaciach to mówi, a co dopiero mogę sobie tylko wyobrażać, jak robi dedykowany głos Sonika. Mam tylko szczerą nadzieję, że nie próbuję naśladować Rogera, bo to byłby po prostu dramat. Więc no, Sonic ma nowego voice actora. Nie jest on na razie do gier. Z tego co wiem, Team Sonic Racing nadal ma stary cast. Nie jestem pewien co do Omegi, bo za voice actorem Omegi Vic Magnogna, tak mi się będzie nazywał, są ostatnio wielkie kontrowersje, więc nie wiem jak z nim będzie w Team Sonic Racing. Możliwe, że będziemy mieli nowego voice actora Omegi, ale nie sądzę, że cały cast będzie zamieniony. Fajnie było, jakby Ben był nowym Sonikiem, nie narzekałbym na to. Zdecydowanie byłby to krok w dobrą stronę, według mnie. Ale no dobra, no było to... No i znowu cisza. Jakoś tak nic się z tym nie działo,
newsy o Team Sonic Racing sobie chodziły. Dostaliśmy potwierdzenie, kto robi merchandise dla Sonic the Movie. I to w zasadzie było tyle, jeśli chodzi o rzeczy, jakie były nam powiedziane, bo nic nie było powiedziane. Dostaliśmy tylko sylwetkę Sonika, logo, kto będzie robił merchandise, głos Sonika i tyle. Od czasu teasera. Chyba nic więcej nie dostaliśmy, jeśli dobrze pamiętam. Raczej nic. Za niedługo będzie SXSW, więc prawdopodobnie tam więcej dostaniemy i oficjalny, tak wiecie, no oficjalny wygląd Sonika, bo wczoraj, jak nagrywam ten film, ten komentarz, czyli 4 marca, z nocy, z 4 na 5 marca, został zlikowany oficjalny wygląd movie Sonika i wygląda on tak. Ma parę renderów, jeden z nich jest po prostu wypozowany jak Sonic 06. Za swoją drogą muszę przyznać, że w pozie Sonica 06 wygląda on bardzo ciekawie. Nie powiedziałbym, że dziwnie, ale po prostu bardzo ciekawie wygląda w pozie Sonica 06. I powiem szczerze, że ja bardzo lubię ten design. Oczywiście ludzie po prostu go nienawidzą w większości, ale ja jestem tym typem, który lubi to. Oczywiście zrobiłbym parę pewnych rzeczy. Muszę to odpowiedzieć na takie retoryczne pytania. Czy hejcę go? Nie. Czy jakbym miał możliwość, zmieniłbym go? Oczywiście, żebym go zmienił. Czy sądzę, że film przez niego będzie okropny? Oczywiście, że nie. To jest głupota. Więc zdecydowanie sądzę, że zrobili parę błędów w niektórych miejscach, na przykład buty mogły być troszeczkę inne, bo jednak po prostu te na jakieś generic czerwone buty z Nike zmienili, podczas gdy Nike zrobili deal z Nike nie tak dawno nawet, Sonic, i mają oficjalne buty, które nie wyglądają tak, więc to mnie zdziwiło. Brak skarpet mnie tak zbytnio nie rusza. Mam to tak w sumie wywalone. Brzuch mógłby być mniejszy, szyję mogli sobie darować. Rękawice też w sumie, brak ich, tylko zamienione na białą sierść. Mnie też zbytnio nie ruszają, może tak być. Więc ogólnie rzecz biorąc jest źle, mogło być gorzej. Mogło być też lepiej, oczywiście, no jak zawsze, może być lepiej, ale tragedii nie ma, jak ludzie to przedstawiają. Bo według mnie po prostu fani Sonicowi znowu robią ten sam błąd, co zrobili z Boom, że po prostu pierwsza reakcja i po prostu, o Jezu, jaka tragedia to wyszła. A jak mówię, no Boom to tylko była tak naprawdę maluśkie zmiany, no dłuższe nogi, taśma sportowa, inne kolce i właściwie to tylko tyle, jeśli było o... A no jeszcze oczywiście chusta. I to w zasadzie był modern Sonic, tylko że nie wiem, powiedzmy, że taki bardziej cool w cudzysłowie. Że sądzę, że większość ludzi przywyknie do tego designu. Nie mówię, że będzie go lubiało czy kochało. Nie, oczywiście nie, to się nie stanie. Ale sądzę, że ludzie do niego przywykną. Że to jest taki po prostu pierwszy szok. Bo naprawdę sądzę, że sylwetka wyglądała dużo, dużo, dużo gorzej niż... prawdopodobnie przez pozę, to poza też mogła wiele na to powiedzieć. Ale sądzę ogólnie, że to jest taki pierwszy szok. I ludzie do niego przywykną, że przy filmie, no może będą trochę tak na niego źle nastawieni, ale jednak no nie będzie tragedii. Sądzę, że właśnie to do ludzi przywyknie. Tak samo jak Boom przywyknął, ale oczywiście no nie ukrywam, że dalej ludzie będą go nie lubić. Oczywiście, to jest prawo i ja nie zmuszam, ale po prostu sądzę, że ludzie właśnie tak naskoczyli strasznie na ten design i po prostu muszą ochłonąć według mnie z tym i tyle. Bo to jest moja tak osobiście
moje takie osobiście przemyślenie, jeśli chodzi o to. No i no, czekamy tak naprawdę na oficjalne potwierdzenie. Były właśnie oczywiście parę renderów, właśnie między innymi przez ten leak z Movie Sonic'iem dostaliśmy oficjalne potwierdzenie, że nawet już jest planowany merchandise na oficjalną animację Sonica, bo oficjalne linie merchandise Sonica to teraz będzie Modern Sonic, Classic Sonic, Movie Sonic i Animation Sonic, więc czekam bardzo na potwierdzenie tej animacji. Prawdopodobnie na SXSW możemy się z czegoś spodziewać, bo SXSW cały czas coś zapowiadają, więc prawdopodobnie nowy gameplay z Team Sonic Racing, możliwe, że oficjalne potwierdzenie tego designu Movie Sonica i może zapowiedź gry? To jest, bo to by było dużo newsów, ale sądzę, że nowy gameplay z Team Sonic Racing i potwierdzenie Movie Sonica jest bardzo, bardzo prawdopodobne. Natomiast zastanawiam się, czy potwierdzenie nowej gry, bo zakładam, że nowa gra będzie wraz z filmem, i animacji to by nie było za dużo. Nie wiem, może tak, może nie, bo ostatnie SXSW praktycznie było takie dosyć mało ciekawe, nie powiem, że nie. No tak naprawdę tylko dostaliśmy Whisper do komiksów IDW i gameplay Biga w Ice Mountain, tak to się bodajże ten poziom nazywał, w Team Sonic Racing. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o newsy z SXSW z zeszłego roku, więc może sobie nadrobię tym rokiem, kto wie. Ale będę się starał was update'ować, jak tylko SXSW będzie i pojawi się stream, bo stream planuję oglądać, to zrobię o tym pogadankę. Więc no, to było moje zdanie o Sonic the Movie. Zdecydowanie na film czekam. Będę go oglądał, możliwe, że dam jakąś reckę. Kto wie. Chociaż oczywiście, co ja tam mogę powiedzieć, bo pewnie mi się film spodoba, a 99% fanów się nie spodoba i ja będę tym dziwnym, któremu wszystko się podoba z Sonica, bo jestem fanboyem jakim. I tak wyjdzie. Uwierzcie mi, ja znam. Wiem jak to jest i tak będzie, no 100%. Więc to by było na tyle z tej pogadanki. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście możecie powiedzieć, czy mam robić więcej pogadanek na jakieś duperele. Chociaż na jakieś duperele, no, robię pogadanki na tematy, jakie lubię. Albo jakie tam mam do roboty. Jeszcze taki update. Nadal pracuję nad filmem z top 10 tam powrotów serii i tak dalej i nadal film na temat ciekawostek Shadowa jest w produkcji, tylko po prostu tak na razie chciałem tę pogadankę, bo to jest zdecydowanie temat nowy, na razie na fali, więc chcę sobie tak, że tak powiem, na tym posurfować, więc dzięki wam za oglądanie, mam, wam się spodobało, na razie, cześć, pa pa!